Finał sezonu skoków narciarskich tuż, już jutro w Planicy kwalifikacje. Przebudowana letalnica czeka na nowy rekord świata, a my czekamy na dalekie loty Polaków. Sebastian Szczęsny. Oto ona, nowa letalnica, budzący respekt piękno. Dzisiaj oficjalnie otwarta. Pierwszy lot Rożle Żagara, 169 metrów. Najdalej skoczył oglądany junior kadry słoweńskiej Ernest Prislić, 227. Jak daleko będzie można tu poszybować? Czy letalnica zabierze rekord Vikersund? Skocznie mamucie powinny walczyć ze sobą na długość lotów. Myślę, że tu można skoczyć tak daleko jak w Vikersund. A oto główni bohaterowie w pucharowego finału. Jak mówią, cały sezon czeka się na wyjątkowy weekend w Planicy. Słońce, kibice, no i nowy obiekt. Mam nadzieję, że ta skocznia będzie bardziej przyjazna, że rzeczywiście będzie dużo dalekich skoków. No bo i kibice na to zasługują, przede wszystkim zawodnicy, którzy, tak jak mówię, ciężko pracują i przyjeżdżają tutaj, żeby dobrze się bawić. A oto plan naszych transmisji. Jutro w Jedynce od 10.40 kwalifikacje, w piątek o 15.05 konkurs indywidualny, o 9.35 w sobotę rywalizacja drużynowa, a w niedzielę wielki finał.